W dzisiejszym poradniku do Europy Universalis 4 pokażę Wam, jak stworzyć prusy w niecałe 15 lat od startu rozgrywki oraz jak szybko rozwiązać święte cesarstwo rzymskie, by przyjemnie się podbijało Niemcy. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Muszę przyznać, że Zakon Krzyżacki to jeden z najciekawszych krajów obecnie w Europy Universalis 4. Można nim grać na tak wiele sposobów, a dzisiaj zobaczymy jeden z kolejnych, czyli stworzenie Prus. Idealnym startem jest taki, w którym Polska ma bardzo dużo okolicznych rywali, takich jak Węgry, Czechy czy też Moskwa. Mi tutaj Moskwy brakuje, ale trudno. Tak czy siak, moim rywalem będzie Polska na początku rozgrywki. Danii unikamy. Dlaczego? Bo zostaniemy wciągnięci do wojny o niepodległość Szwecji, a to jest nam nie na rękę. Przynajmniej nie na początku. Dlatego spokojnie możemy brać Litwę oraz jakiegoś okolicznego Szczecina. Bardzo unikalne na Zakonie Krzyżackim jest zarządzanie swoimi stanami. W zasadzie tutaj postępujemy zupełnie inaczej niż innymi krajami. Na początku grozi nam pruska konfederacja, której możemy zapobiec na kilka sposobów, ale według mnie najlepszym jest po prostu kliknięcie tej misji, czyli właśnie poradzenia sobie z konfederacją. Żeby jej zapobiec, potrzebujemy 40% ziemi koronnej oraz jeden z punktów stabilności. Dlatego nie rozdajemy żadnego punktu z manny, bo to zabiera nam ziemię koronną. I tak samo unikamy dosłownie każdej jednej decyzji, która zabiera nam ziemię koronną. Ale możemy u szlachty rozdać Supremacy over the Crown, tańszych doradców, jak tylko zwiększymy stabilność, ale wiem też, że Right of Council bardzo nam się przyda. U kleru Church Sanctuaries i Religious Diplomats. To nam się przyda, żeby nam łatwiej było zawierać sojusze z okolicznymi krajami. Kolejna sprawa to mieszczanie, dodatkowy prestiż zawsze na propsie, tańsze budowanie lekkich okrętów, no i na razie tyle nam wystarczy. Kolejna sprawa, to zabieramy ziemię. Tutaj się nie ma co zastanawiać, robimy to od razu i co najważniejsze, w 49 musicie to zrobić kolejny raz, a z misjami poczekamy, pokażę Wam parę fajnych trików. Po pierwsze, bierzemy od razu pożyczki od mieszczan, to zwiększy nam szansę na misję, na spłatę pożyczek i tańszego doradcę administracyjnego. Rekrutujemy też za cały nasz manpower wojsko, to zwiększy nam szansę na doradcę militarnego za odnowienie manpowera i w zasadzie gdybyśmy mieli dostęp do jakichś sensowniejszych trade nodów, to moglibyśmy tutaj zmienić wszędzie na kolek. To zwiększyłoby nam szansę na udział w handlu i wtedy oczywiście na lepszego, tańszego doradcę dyplomatycznego. Niestety tutaj nie mamy takiej możliwości. I proszę, mamy tańszego doradcy militarnego. Niestety odmieszczań się nie udało, mamy tylko do handlu, ale tutaj nie ma szans wykonać tej misji. Ale militarny jak najbardziej jest dla nas na propsie. Dlaczego? Właśnie zaraz zobaczycie. Wybieramy go i od razu cofamy całą naszą rekrutację. Chciałbym powiedzieć, że odpauzowujemy, ale jeszcze nie, bo teraz widzę, że Czechy mogą mieć z nami sojusz, są rywalem Polski, więc chcemy je mieć za wszelką cenę i w zasadzie teraz właśnie odpauzowujemy jeden dzień i misja na tańszego doradcę z dyscyplinką wykonana. Fajny protip, jeżeli tak, to myślę, że zostawcie sobie lajka pod tym filmem. Jako że planuję wykorzystać którąś z tych misji albo na moralki, albo na dyplomatyczną reputację, to biorę papieskiego protegowanego, który w sumie jest całkiem niezłym Heinrichem. Spłacamy też wszystkie pożyczki od mieszczan. Kosztowało nas to jakieś 13 golda, ale szansa na lepszego, tańszego doradcę jest super i w zasadzie możecie to powtarzać właśnie co agendę, żeby móc spróbować mieć tańszych doradców. Ja biorę mojego z dyscyplinką, bo jest po prostu za dobry. Handlowy, bo nam... Nie, przepraszam, nie handlowy. Szybko będziemy robili misję z Livonian Orderem, więc bierzemy od dyplomatycznej reputacji, a jak go wykonamy tą misję, zmienimy na handlowego, bo będzie nam się spłacał w międzyczasie. I tutaj weźmy od prestiżu, chociaż bardzo żałuję, że nie mamy do taksa typa. Obecnie taks do 1500 roku jest bardzo dobry i warto w niego inwestować, zwłaszcza jako teokracja, która również ma bonusy do taxation. Przynajmniej przez 5 lat nie będziemy toczyli wojen, więc lecimy armię w dół, forty wszystkie też w dół lecą. Galery wysłamy od razu na misję Hunt Pirates i to w Bałtyku. Wszystko przez tą Gotlandię. Okręty handlowe możemy wysłać na przykład do Nowogrodu lub Bałtyku. Sprawdźcie, gdzie po prostu wam to da lepsze korzyści. Normalnie bym sprzedawał okręty transportowe, tym razem uznaję, że mogą mi się przydać właśnie do podbicia Gotlandii czy w jakichś innych wojnach, więc je sobie zmodboluję. Będziemy też szukali imperialnej protekcji, na czym mi bardzo będzie zależało, dlatego postarajmy się albo brać sojusz z Austrią, jeżeli jest to możliwe, zwłaszcza na poziomie normalnym powinno być to możliwe. Jeżeli nie, to normalnie poprawiamy z nimi relacje, tak samo poprawiamy relacje z zakonem liwońskim. Sojusz, improve relation,
O, Sojusz już leci, więc go mamy. Improve Relations, super sprawa. I będziemy zaraz też z nimi misję wykonywali. I znowu u mnie Polska wybrała samodzielność. To jest naprawdę niesamowite. Na każdej kampanii, jak dla was nagrywam, Polska wybiera samodzielność. A jeżeli gram sobie sam, czy też na streamach, Polska wybiera Litwę. Ja tego nie rozumiem. Nie robię żadnych Alt F4, save'a udostępnia dla wspierających, więc możecie sobie podejrzeć. Nie rozumiem tego. 100 relacji z cesarzem zrobione, więc teraz tak, wystąpiliśmy o imperialną protekcję. Możemy to odrzucić, dostać 100 punktów militarnych i bonus do moralków, ale żeby pójść drogą Prus, to raczej musimy dołączyć do Imperium Świętego Romana. Kiedy wybierzemy opcję dołączenia, no to załącza się imperialny incydent. Najczęściej zostaniemy przyjęci, ale tylko na pewnych, bardzo specyficznych warunkach. W zasadzie potem wysłał mojego dyplomatę do poprawy relacji z Węgrami. Liczę na to, że dostaniemy serduszko przy maksymalnych relacjach i wtedy nawet mimo tego, iż mamy sojusz z Czechami, powinniśmy wejść również w sojusz z Węgrami. A jak nie, to złapę jakieś mniejsze kraje z tej okolicy. Och, co za peszek. Wykonujemy też misję wreszcie na wasalizację Livonian Orderu. W zasadzie ten dodatkowy punkt powinien nam wystarczyć. I też wystarczył. Żeby mieć 100% pewność, to jednak potrzebujecie 2 punktów, bo na każde 50 punktów dewa potrzeba jednego punktu dyplomatycznej relacji. Livonian Order ma 51 albo 53 punkty, jak tak na szybko liczyłem. I też chcemy Unify Order zrobić misję jak najszybciej, żeby nam się ładnie nazbierało Army Tradition, zanim będziemy rekrutowali generałów na wojnę z Polską. Innym fajnym rywalem, którego możecie mieć po jakimś czasie, to na przykład Nowogród. Totalnie oni zapomniałem. I to może powodować, że na przykład będziemy mogli mieć jakieś lepsze relacje z Moskwą. W takich eventach wybierajcie wpływy papieskie. Zwiększą wreszcie stabilność i bierzemy przywileje do tańszych doradców. Imperium zdecydowało. W sumie w żaden sposób dziwny, bo w taki jak i zawsze, że dołączamy na specjalnych warunkach. Jeżeli będziemy toczyli wojny ofensywne przeciwko członkom Holy Roman Empire, Austria zawsze będzie ich broniła. Dlatego tak czy siak się na to zgadzamy, bo bardzo szybko stworzymy Prusy i wtedy to ograniczenie przestanie obowiązywać. I mamy to, proszę państwa, serduszko u Węgrów, dlatego lecimy od razu z sojuszem. Ale nie musiałem patrzeć, czy mam ten sojusz, czy nie. Serduszko praktycznie zawsze to oznacza. I powinny nam się zachować oba kraje w momencie, kiedy nas oba lubią. I teraz to, co musimy jak najszybciej robić, to curry favors zarówno u Czechów, jak i u Węgrów. W grudniu 49 możemy wykonać znowu agendę i ziemię. Dlatego pierwsze, co chcemy zrobić, to ponownie brać pożyczki od merchantów. Nie spalamy manpowera, bo i tak nie potrzebujemy tej misji. I niestety nie trafili nam się. No trudno. Więc spłacamy nasze pożyczki. Odbieramy ziemię i wykonujemy misję na pruską konfederację, co powoduje, że disaster nam znika. Od razu też odpalamy wszędzie dodatkowe punkty, żeby się z tym nie zgapić. I jak zwykle zapomniałem ogarnąć armię, w sensie takim, że konnicy praktycznie nie potrzebujemy. Zostawię sobie te 2000, żeby za dużo już tego nie kasować. Gdybym się skapnął wcześniej, to bym całą skasował i już dorekrutował, a tak to manpower mi się zmarnował. Sprawdzam też, czy mamy jakichś sensownych najemników. Na przykład ten 4-3-2-1, bardzo dobry, do bitew może nam się bardzo przydać. Szkoda, że nie mamy nic do siege'a, więc musimy sobie zostawić te 4 miejsca, dorekrutowujemy tak, żeby mieć 4000 najemników i resztę normalnych żołnierzy. Poprawiam też relacje z papieżem, bo pamiętajcie, im lepsze relacje z papieżem, tym więcej Popol Influence dostajecie. I musimy troszeczkę zaczekać, niestety Czechy zaatakowały Brandenburgię, więc musimy poczekać, aż skończą swoją wojnę, żeby nam pomogli w wojnie z Polską, bo ta niestety ma sojusz z Duńczykami. Super, bierzemy kolejnego papieskiego protegowanego. Ten jest niestety dużo gorszy, no ale trudno. Będziemy mogli tak czy siak wziąć misję na dodatkowe moralki. Co w zasadzie biorę praktycznie od razu. O, to! No nie ukrywam, nasz dowódca Heydrich jest naprawdę niezłym dowódcą, więc jak najbardziej dla nas na propsie. W najemnikach niestety nic się nie zmieniło, ale tak czy siak zatrudniam te 4000. Tylko jeszcze sprawdźmy, czy mamy profesjonalizm. Okej, to spalmy całe, żeby mieć nadmiar manpowera. I tak wojenkę zaraz wypowiemy. Wykonujemy misję na lepszą naszą armię, co nam daje roszczenia na Polskę. Czechy swoją wojnę zakończyły, więc z dniem pierwszego wypowiadamy wojnę Polsce. Naszym celem będzie w sumie najpierw zaznaczenie terytoriów, które mnie interesują, bo te muszą być nasze, inaczej Czesi sobie je przejmą. Siły są w miarę wyrównane, na szczęście może uda mi się szybko Litwę wyjąć z tej wojny. Dania, jest szansa, że wybuchnie jej wojna domowa, więc spróbujemy. Flotę chowam, ona i tak nie ma żadnych szans z duńską flotą. Tymczasem na niebie trwa wyprzedaż, kolejne duże promocje, polecam się zapoznać, linki macie w opisie.
Ja osobiście swoje armie wysyłam na Litwę, żeby tutaj działać. Livonian Orderowi każe zajmować te prowincje. Na szczęście Livonian Order też powinien nam móc oblegać, o, na przykład tą fortecę. I mamy to bardzo specyficzny event dla Zakonu Krzyżackiego. On powinien zajść w przeciągu 5 lat i też zaszedł. Więcej morali! Po upadku tej fortecy w zasadzie połączmy nasze wojska, wejdźmy na stolicę Litwy i zobaczmy, czy już wyjdzie z tej wojny. No, niestety nie, więc chodźmy rozbić ich wojska. Pod Lublinem, czy też Przemyślem. Tutaj przetrwały. Nadal są pozytywnie nastawieni, niestety tak. Węgry dostają w piernicz, Czechy też. Pierwsze rozwinięcie z ery i powiem szczerze, wezmę dodatkowego kupca. To jest po prostu za dobre, żeby nie brać i umieszczę go na kolekcie w Bałtyku. Dobra, po upadku Poznania raczej skupię się teraz na niszczeniu mniejszych staków moich przeciwników, bo tu widzę, że się ładnie podzielili. Wchodzą na bardzo różnych terytoriach. Niech moi sojusznicy oblegają fortece, a ja widzicie, będę tutaj wpuszczał, atakował i niszczył przeciwników. Mamy bardzo dużą przewagę w jakości armii, więc stack wipe, zobaczcie, 4 morali, 110 dyscyplinki, to jest bardzo dużo przewaga, jak na początku rozgrywki. Będziemy spokojnie rozbijali porównywalne armie, a mniejsze to dostają stack wipe'a na 100%. Zobaczcie, tutaj kolejna armia litewska się nam tutaj wbije. W sumie błąd popełniłem, że na przykład nie spaliłem tej prowincji, bo pułapki byłyby jeszcze lepsze i miałbym czas na reakcję. No i litewska armia przestaje istnieć chyba w tym momencie totalnie. Nie, 10 tysięcy wojska gdzieś im zostało, ale lećmy na stolicę i może wyjdą już z tej wojny. Chociaż nie ukrywam, że bardzo chętnie od Litwy wziąłbym dużo pieniążków, żeby ją jak najbardziej zadłużyć. O, i taka armia idzie polska, to na razie się cofnijmy. I stało się, Szwecja wypowiedziała wojnę o niepodległość, więc za chwilę Duńczycy również mi spisują tą wojnę. Tak jak Litwa, która zapłaci mi wojenne reparacje, a zajmiemy się nią po starciu z Polską. Okej, no to chodźmy pobawić się na fortach, moi. Obronimy się. Ej, ładnie się ci Duńczycy trzymają. Co to ma być w ogóle? Dobra, a my lećmy tutaj zająć te wszystkie prowincje teraz. Chociaż widzę, że Czesi przekazują mi. Dobra, to może Kalisz weźmy dla siebie. Chociaż najfajniejsze jest tych rozbijanie tych mniejszych staków i korzystywanie naszej przewagi jakościowej. Dlatego unikam na przykład tego dużego staka polskiego. Niech on sobie to oblega i poluje cały czas na inne kraje. Duńczycy też nam zapłacą. No i w zasadzie po upadku Krakowa możemy kończyć tą wojnę. Bierzemy prowincję, upokarzamy Polskę, bierzemy wojenne reparacje. Możemy też dobrać troszeczkę pieniędzy, ale zostawiamy ich sojusz z Litwą, bo to są naprawdę łatwe cele, które wzajemnie można pokonywać i brać od jednych pieniądze, potem drugich. I właśnie pokonanie Polski jest super ważną misją dla zakonu, bo określa naszą przyszłość. A tutaj najpierw musimy określić, czy chcemy pójść drogą Prus, którą oczywiście w dzisiejszym odcinku wybiorę, czy też pójdziemy drogą krzyżowców. No ale tą drogę możecie sobie zobaczyć w innym odcinku. No i ja lecę w Prusy. Ponownie możemy wykonać naszą misję, więc tak, bierzmy a nuż mi się trafi tańszy doradca. Wykonajmy ją, chociaż ja muszę chyba brać nobility. Tak, to nie wygląda dobrze. Dlatego zrobimy to troszeczkę inaczej. Sprzedam tytuły i teraz możemy określić naszą rolę wobec Imperium. Możemy pójść ścieżką pokojową, dyplomatyczną. Mniej więcej ona wygląda tak, jak teraz widzicie. Tworzą się Prusy mimo wszystko, ale nasza misja się bardzo tutaj zmienia. Dostajemy możliwość podporządkowania sobie Brandenburgii, staje się potem jednym z elektorów, stanięcia w obronie wiary katolickiej, staje się monarchią, czyli przychodzi z teokracji na monarchię, przejęcia władzy jako Prusy w Holy Roman Empire, no i następnie nasze misje skupiają się na przejęciu w ogóle władzy w Holy Roman Empire. Prawe drzewko bardzo przypomina to, co widzieliśmy już wcześniej u Prus, czyli właśnie też Army and the State, rewolucja i tak dalej. Tu nie widzę, żeby się coś to różniło od tego, co już kiedyś mieliśmy. Trzecia opcja natomiast prowadzi nas dalej do podbojów, oczywiście w kierunku Polski, Rusi, aż do Mołdawii. Mamy też misję na pokonanie Litwy, dalsze podboje Rusi, całego tego regionu, a po podbiciu w zasadzie całego tego obszaru Polski i Litwy możemy utworzyć pruskie imperium. Ale ta ścieżka w sumie nie różni się aż tak bardzo od ścieżki krzyżowca, więc z nią również nie pójdziemy. Zresztą germanizacja w Polsce bardzo źle się tam przecież kojarzy, nie? Ale dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć również taką ścieżkę Prus na moim kanale, a wtedy taki materiał dla was przygotuję. Ja pójdę ścieżką, tak
taką najbardziej chyba historyczną, czyli właśnie pruskiej dominacji Niemiec na drodze podbojów, więc od razu stajemy się Prusami, tak chcemy przyjąć ich tradycje i ambicje i zobaczcie, podbój Brandenburgii, podbój Śląska, zjednoczenie z Saksonią, dalej atak na południowe Niemcy, tak samo zabezpieczenie całego wybrzeża i dominacja Lubeki, co niesamowicie wzmocni nasz handel w przyszłości i stworzenie Imperium Niemieckiego, an Empire Iron and Blood, no nie powiem. Najfajniejsze jest to, że za każdym razem dostajemy inne bonusy na koniec i tą ścieżką dzisiaj sobie podążę, no i jeżeli chcecie, żebym ją też całą wykonał, też dajcie mi znać w tym odcinku, zostawcie łapeczki i wtedy nagram jeszcze dwa kolejne odcinki, bo myślę, że tyle mi to zajmie, utworzenie całych tych Niemiec tutaj drogą podboju. Zmienia nam się też forma rządów w tym momencie, no ale dla nas najważniejsza rzecz to oczywiście pruskie idee, zmniejsza agresywna ekspansja, super sprawa, dyscyplinka za rozwinięcie wszystkiego, stabilność, tolerancja wiary, ale potem moralki, lojalność, ICA, czyli w Infantry Combat Ability plus 20%, troszeczkę manpowera, no i na koniec troszeczkę developmentu. I w sumie mamy jeden naprawdę z potężniejszych krajów militarnych w 14 lat od startu rozgrywki. Naprawdę zakon dostał super boosta. Polską kulturę raczej chcemy uczynić akceptowalną. O nie, Czechy zerwały ze mną sojusz. W sumie nic złego, i tak będą naszym kolejnym celem. Tym bardziej jak naszym kolejnym sojusznikiem jest cesarz. Po wojnie też przenoszę moją stolicę do Gdańska. Gdańsk jest niesamowicie mocną prowincją i warto tutaj mieć stolicę. Pamiętajcie, że samo to, gdzie posiadacie stolicę, zmniejsza wam koszty dewowania. W tym wypadku no, na razie o 7%, ale maksymalnie może być to 50%. Gdańsk będzie na pewno przez nas mocno dewowany, a w sumie odpalamy też już politykę tutaj. Zależy mi na tym, żeby teraz wprowadzić jak najszybciej renesans w moim kraju. Mamy 50 punktów prestiżu, więc tak, słusznie się domyślacie, poluję na facet. Bonus odmieszczam również ma. Gdańsk też jest już portem na drugim poziomie, więc mamy kolejny bonus do dewowania, a za parę poziomów, a w zasadzie to już możemy, tylko potrzebujemy punktów administracyjnych i rozbudujemy infrastrukturę tutaj. Żeby nam szybciej agresywna ekspansja spadała, ustawmy improve na Bałtyku i tak samo w Krakowie. I nie ukrywam, że bardzo chętnie bym przeniósł kupca z Nowogrodu, on tutaj tak nie za bardzo nam będzie poprawiał relacje. I przeniósłbym go chociaż na kolekt do Lubeki, ale to może z czasem. Rozbudujmy też infrastrukturę i zobaczcie, ona zmniejsza koszty developmentu Gdańska o 25%, plus daje innych bardzo dużo bonusów. No i możemy to robić co 10 developmentu chyba dalej. Nie, następny poziom jest na 30, więc dość już niedługo. I znowu na 30 rozbudowuję. Po prostu niesamowicie to jest teraz mocne. To prawie zwiększa mi to gathering bardzo w tej jednej prowincji. Ale w momencie, kiedy już na przykład nie będziecie chcieli dewować dalej Gdańska, wystarczy, że sobie to zminusujecie, to już nic więcej nie kosztuje. Od papieża dalej chcemy albo właśnie tańsze budowanie i bonusy do taksów, albo oczywiście, jeżeli nam zależy na szybszych podbojach, improve relation. Nie zależy na tym, żeby zrobić teraz jak najszybciej naszą ekonomię, żeby mieć właśnie czym podbijać w zasadzie, a więc zawsze te bonusy do taksów są wskazane na początku i tańsze budowy. Zacznę jednak od ulepszenia prowincji pod handel. I zobaczcie, to jest to, co wam jeszcze chciałem pokazać. Wziąłem pożyczki od mieszczan i mam teraz tańszego doradcę. A wystarczy, że spłacę zrobione, tańszy doradca nam wlatuje. Mam nadzieję, że fajne sztuczki wam pokazuję. Pobudowałem troszeczkę i zobaczcie, jak wzmocniłem naszą ekonomię. Praktycznie dwa razy większa niż była jeszcze na początku. 50% udziału w handlu bałtyckim. Musimy zdobyć Rygę jak najszybciej i jakoś pozbyć się Szwedów z tego handlu również. No ale zaznaczmy, że Ryga jest prowincją, która nas interesuje, a nuż nasz wasal zrobi tutaj roszczenie. A jak nie, no to wybiorę transfer subjects i będę mógł zrobić roszczenie obok naszego wasala. Wojsko raczej w międzyczasie trenuje. Nam zależy na tym, żeby mieć te bonusy, które tutaj widzicie, oraz profesjonalizm. To się wszystko świetnie skaluje po prostu na plusach. Trzecia reforma i tutaj są dwie, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza to oczywiście koszty idei i szybkość rozprzestrzeniania się instytucji w waszych prowincjach. Druga to education of the theocratic, która wydłuża życie waszych władców i co najważniejsze, za każdym razem będziecie mieli event na edukowanie waszego władcy. Tam plus jeden punkt dostanie w jakiejś cesze. Ewentualnie, jeżeli idziecie w innowacyjne, możliwe, że przez jakiś czas warto brać advisor cost minus 15%. Ja pójdę w lepszych władców. O,
I widzicie? Mamy to. Pójdziemy w dodatkowy punkt administracyjny. Idea. I tutaj, szczerze mówiąc, na początku mocno się zastanawiałem nad wybraniem Divine Ideas, bo są całkiem niezłe. Koszty deva, fajna match received, moralki i zmiana kultury tańsza. Wszystko takie fajne na propsie, ale jednak gramy prusami. Prusy się robi pod dyscyplinkę, pod IC, czyli Infantry Combat Ability i też tak tutaj zagram. Pójdziemy w innowacyjne oraz idee jakościowe. Możliwe, że trzecią wlecą ekonomiczne, bo też dają jakieś tam niezłe bonusy, ale jednak po tym nerfie już za dobre do dewowania nie są. No dobra, nadal są, ale nie tak dobre jak kiedyś. I przyjęliśmy renesans, mamy facating, co jeszcze zwiększa nam siłę handlu w naszej głównej prowincji. Ach, uwielbiam po prostu facating, uwielbiam. W zasadzie facating mamy i od razu 3 golda więcej. Idee zazwyczaj się nie bierze administracyjnych jako pierwszych, wyjątkiem są właśnie innowacyjne lub jeżeli szybko możecie rozwijać tę ideę. Innowacyjne dlatego, że macie tutaj tańszą technologię i tych doradców tańszych są mega mocne, no i też im szybciej będziecie, to innowacyjność wam wzrośnie szybciej, więc są mega mocne pod tym kątem i dlatego warto je zawsze brać jako pierwsze, jeżeli w ogóle je uwzględniacie. Ja lubię to kombo, innowacyjne, jakościowe lub innowacyjne jakieś inne, zwłaszcza na krajach włoskich i w sumie sunnickich. Nasze podboje Holy Roman Empire zaczynamy od ataku Volgastu na naszego wasala. Kolejne rozwinięcie od papieża, tak jak mówiłem, improve relation i bez większego problemu docieramy aż do Liege i tutaj musimy wyjąć sojusznika z wojny. I teraz tak, co jest bardziej opłacalne? Podbicie tego i wypuszczenie jako wasala, czy uczynienie naszym wasalem? Wasalem zawsze 2 punkty mniej, a też aż tak bardzo tego kraju nie wkurzymy, więc niech będą naszym wasalem i wykorzystamy ich roszczenia do 2 prowincji, żeby odbić. W przypadku gry w Holy Roman Empire jest to akurat bardzo opłacalne. Mamy 2 wasali, więc odpalmy Strong Duchess i teraz zapolujmy na tańszego doradcę, bo będziemy mieli za chwilę wojnę z Polską, więc możliwe, że uda nam się nabić tutaj z ponad 30%. Nie trafiło nam się. I Brandenburgia nie ma już sojuszu z Polską. Jak miło z ich strony. Wykorzystajmy odbicie 2 prowincji, zawsze oszczędzimy, resztę i tak przejmiemy z tych, które potrzebuje. Może do tej wojny weźmy również Węgry i Rügen? Raczej nie. no i Węgry przestały być naszym sojusznikiem, są sojusznikiem austriackim. Trochę nam to utrudni kampanię. Zdecydowanie pierwsze rozwinięcie z ery. Bierzemy mniejszą agresywną wojnę. Bierzemy pokój z Brandenburgią i uwaga, 2 prowincje sobie zwracamy przez tą opcję oraz Rügen zaznaczamy, że ma lecieć do Wolgastu, który ma tutaj claimy. Zadziała to jak Reconquest Cassius Belli na tej prowincji. Zobaczcie, praktycznie nic nie płacimy. No i możemy, o, zabrać jeszcze 1, 2, 3 prowincje. No dobra, 2 prowincje, żeby też nie mieć tego za dużo. Resztę weźmiemy w kolejnych wojnach. No i teraz chcę zaatakować Rygę. Do tej wojny wezwiemy Austrię. Zobaczcie, ile tutaj jest tych państewek. Chciałbym zaznaczyć Lubekę, ale niestety jest to wolne miasto, więc wtedy Austria nam nie pomoże w tej wojnie. Ale możliwe, że Lubekę uda nam się zdobyć na wasala. Zobaczymy, ile mnie to agresywnej ekspansji będzie kosztowało. I nie wierzysz w swoje szczęście, Czechy dostały ekskomunikę. Od razu je atakuje. Po tej wojnie i tak wezwę Austriaków do wojny. A naszym celem będzie zdobycie Berlina. Ekskomunika powoduje, że praktycznie nie dostajemy agresywnej ekspansji za te prowincje. A nie, ja przecież muszę zakończyć tamtą moją poprzednią wojnę. No to szybko kończymy. Burgundia tym razem chyba wybrała, że się rozpada. I resztka wpadła do Austrii. Lubeka tak mało agresywna i to ja to biorę. I to jest w sumie chyba dobry moment, żeby zdradzić Austriaka, powiem wam szczerze. I wejść do wojny o Berlin. No, tylko muszę mieć jak zwykle dyplomatę. Ciekawe, czy dał radę Czechom. Jeszcze jakieś tam bonusy mamy. Rozbiliśmy ich, no ale straty poniosłem. Trochę ryzykuję. Mam nadzieję, że koalicja się nie zawiąże, no ale jednak zdobycie Hebu od Czechów jest super dla nas ważne. Bierzemy też sojusz z Francją, bo mogę. I w sumie musimy zacząć zjadać naszych wasali powoli, od Livonian Orderu w pierwszej kolejności. Zaczniemy, potem oczywiście Volgast, mała wojna o Kalisz. Tak jak mówiłem, drugie idee, które biorę, to nie Divine, ale Quality Ideas, żeby dostać silniejszą piechotę. Chociaż nie ukrywam, Divine Ideas też mogą być całkiem niezłe. Jeżeli je wybraliście, dajcie mi znać, jak wam poszło i jak wam się sprawdziły podczas kampanii. Powiem wam, że teraz zauważyłem, że Prusy mają jeszcze jedną super misję, naprawdę wyjebistą. Każdej nie kliknąłem nawet wcześniej.
A teraz musimy mieć 7 reformę rządową i zobaczymy, co się nam wydarzy. Trochę daleko do niej. Czas pokombinować z sojusznikami, żeby rozwiązać Holy Roman Empire. W sumie droga militarna to powinna na tym bardzo zależeć, żeby to zrobić jak najszybciej. I okej, atakujemy Brandenburgię. Austria jest ich sojusznikiem, więc super sprawa. Dostaniemy również stolicę Czech, Wiedeń i tak dalej. Trier będzie w tej wojnie. Jest to jedyny elektor, którego mi się nie udało przekonać do mnie. I atakujemy wzajemnie Francję, papieża. To jest super ważne, żeby nie wezwać żadnego z moich pozostałych sojuszników, żeby na przykład nie stracili stolicy w tej wojnie, co by było naprawdę upierdliwe. I atakujemy jakąś tam prowincję Brandenburgii, nieważne to jest nawet. Jak zwykle sprawdzam jeszcze tak na wszelki wypadek, czy się nigdzie nie pomyliłem, czy każdy kraj ma wojnę ze mną. To chyba niedobrze. Albo jest moim sojusznikiem. Wydaje mi się, że jest Gites. Stolica Brandenburgii padła praktycznie od razu, to teraz lecimy na Pragę. Tylko nie rozwiążę chleb, bo stolica Saksonii jest pod czyjąś okupacją. Noż co za... A może i mogę rozwiązać? Okej, dobra, tu mieli stolicę. Oczywiście prestiż wydałem przed rozwiązaniem Holy Roman Empire. Znacznie lepiej. Dlaczego jest to tak super ważne? Po pierwsze, możemy zwiększyć naszą rangę, tak? Stajemy się z automatu królestwem. Kolejna sprawa, 30% mniejsza agresywna ekspansja w całym regionie niemieckim. To jest bardzo dużo. No i kolejna sprawa, oczywiście Austria przestaje nam się wpierniczać do naszych wojen. Oh my god, jaki wężyk fortów tu mają Węgry. W sumie całkiem niezły, muszę przyznać. Sama wojna to jest raczej Carpet Siege Simulator, bo Austriacy byli gdzieś na Litwie. Dobra, już wiem, gdzie są Austriacy. Dobra, wracamy stoczyć parę bitew. No chyba, że jednak Austriacy zaczną się wycofywać. A ja tu chcę krwawych bitew, halo. Jeszcze nawet Francuzi tu przyszli, super. I dołączę do tych mojej armii. Ale spływają pięknie, ale pięknie spływają. Jeszcze niech się wycofają gdzieś obok. Halo, trzeba to odciąć ich. Trzeba ich od... tutaj są. Oby to był jakiś giga, mega, ultra, ekstra stack wipe. Ile to jest 30 tysięcy na stack wipe? No masakra totalna. No w wyniku tej krwawej wojny zjadam całą Brandenburgię już dla siebie. I co najważniejsze, pojawił się już protestantyzm. No i oczywiście zmieniam na niego wiarę, bo powiem wam szczerze, on jest teraz mega ultra przekoksany i jest znacznie lepszy od katolicyzmu jednak. No a jeżeli chcecie zobaczyć dalszą kampanię, to wiecie co robić. I będę tworzył protestanckie Niemcy. A jeżeli lubicie, jak wam pokazuję takie unikalne rzeczy, to obejście ten odcinek z Norwegii, gdzie pokazuję, jak zdobyć ukrytą nordycką religię dla tego kraju.